Radykalny muzułmanin zabójca narzeka na warunki panujące w więzieniu. Michael Adebolaho został skazany na dożywocie po tym, jak wraz z Michaelem Adebowale zamordował 25-letniego żołnierza Lee Rigby w biały dzień w Woolwich na południu Londynu 22 maja 2013 roku. Adebolaho pozywa strażników za incydent, jaki miał miejsce w 2013 roku podczas eskortowania go w więzieniu w Belmarsh. Podczas przepychanki ze strażnikami jeden z nich uderzył jego twarzą w okno i Adebolaho stracił dwa zęby. Nie chciał pomocy medycznej, jednak teraz chce pieniędzy. Strażnicy zostali wysłani na 6-tygodniowy płatny urlop, po czym wrócili do pracy. Adebolaho został też oddzielony od innych muzułmanów po tym, jak podejmował próby ich radykalizacji. Więzień często narzeka na warunki, w jakich jest przetrzymywany. Podczas procesu Adebolaho mówił, że Al-Kaida to jego bracia. Obaj mężczyźni byli wychowywani jako chrześcijanie, ale zostali zradykalizowani lata później.